Chciałbym zaproponować nowy cykl w ramach naszych pogadanek. Cykl, który wpisuje się w potrzebę nowego spojrzenia na przeszłość, rozumianą jako materiał kształtowania naszej dzisiejszej tożsamości. Sądzę, że dobrym początkiem tego nowego cyklu może być taka jubileuszowa okazja, mianowicie 230 lat od ogłoszenia Konstytucji 3 maja. Wszyscy to wiedzą, że właśnie 3 maja 1791 roku miał miejsce bardzo szczególny moment w historii naszego kraju, a może należałoby powiedzieć w historii naszej części Europy, bo dotyczy to nie tylko Polski, ale i Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy. Krótko mówiąc, w tej części Europy, która gdzieś od XV wieku do właśnie końca XVIII wieku w dużym stopniu odczuwała przynależność do tego samego organizmu państwowego, który nazywa się Rzeczpospolita Obojga Narodów. Bardzo pięknie o tej przeszłości piszę w książce, która dała tytuł tej mojej pogadance, brytyjski historyk Richard Butterwick, który od 30 lat zajmuje się historią właśnie tej części Europy i zwłaszcza okresem oświecenia. Jego ostatnia książka, wydana jednocześnie w języku polskim i angielskim, ale przygotowane są edycje w wielu innych językach, między innymi litewskim, właśnie ukraińskim, rosyjskim, a być może i białoruskim. Ta maleńka, zaledwie 200-stronicowa książeczka przypomina w sposób taki nie okolicznościowy, ale właśnie taki bardzo głęboki, historycznie udokumentowany moment, jakim było ogłoszenie tego ważnego dokumentu. Tytuł tej książki to Konstytucja 3 maja z 1791 roku, Testament Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Butterwick wcześniej zajmował się sejmem czteroletnim, tak zwanym Wielkim Sejmem, który toczył swoje obrady przez, jak sama nazwa wskazuje, 4 lata. Od 1788 do 1792 i właśnie pod koniec swoich obrad uroczyście proklamował ten wyjątkowy zupełnie dokument. Ten czas i Sejmu, i Konstytucji Butterwick nazywa czasem rewolucji. Z pełną świadomością możliwości różnych interpretacji tego terminu, dość obciążonego, bo zwykle kojarzy się z rewolucją francuską, która miała miejsce mniej więcej w tym samym czasie, z rewolucją bolszewicką, no i innymi. Ale jednak mówię, że warto ten termin stosować do tego, co się działo wtedy w Polsce, bo miała wtedy miejsce istotnie radykalna zmiana, czyli rewolucyjna. I stosując to określenie do tego okresu, powiada, wzbogacamy niejako ten termin rewolucja o elementy mniej drastyczne, mniej krwawe, które kojarzą się właśnie z tymi innymi rewolucjami, czy to terrorem jakobińskim, jaki miał miejsce w ramach rewolucji francuskiej, czy z terrorem bolszewickim w ramach rewolucji październikowej. Myślę, że to jest prowokujące, ale jednak bardzo uzasadnione.
Co stanowiło o tej rewolucyjności Wielkiego Sejmu i Konstytucji 3 maja? To było przede wszystkim zerwanie z taką niemożnością przezwyciężenia inercji i takiego anarchicznego życia w bezładzie tego wielkiego organizmu państwowego, jakim właśnie była Rzeczpospolita Obojga Narodów. I Sejm, a zwłaszcza Konstytucja, właśnie przywracała Polsce suwerenność, przywracała siłę sprawczą, rezygnowała z czegoś, co było powodem tej niemożności mobilizacyjnej, czyli właśnie najbardziej złą sławą owiane liberum veto, które sprawiało, że każdy warchoł mógł przekreślić wysiłki czasem wielotygodniowe, żeby coś zmienić, żeby coś zreformować. Nieprzypadkowo również w swoim tytule zamieścił Richard Butterwick słowo testament i ten testament odniósł do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mimo, że to się nie pojawia, ten termin Rzeczpospolitej Dwojga Narodów nie pojawia się w samym tekście Konstytucji. A jednak jego zdaniem to, do czego doszło w tej Konstytucji, jakie rzeczy i w jaki sposób sformułowała, można powiedzieć, że ona zwieńczyła, podsumowała wieloletnie, może trwające nawet wieki, ucieranie się ustroju politycznego, który czerpał z najlepszych tradycji republikańskich Rzymu, a w wypadku ostatnich dziesięcioleci XVIII wieku również tradycji oświeceniowych. Więc był to jakby testament w tym sensie, że przekazuje to, co jest najlepsze. Z drugiej strony było to jak gdyby otwarcie na nowe, na to, co chodziło. W dużym stopniu niestety ten testament pozostał tylko literą, bo konstytucja trwała i była wprowadzana zaledwie przez 15 miesięcy, co jest oczywiście bardzo, bardzo krótko. Skończyło się to niestety interwencją Rosji carskiej, carycy Katarzyny, która perfidnie wykorzystała Targowiczan, czyli przeciwników wewnętrznych konstytucji króla Stanisława Poniatowskiego, do tego, żeby ostatecznie to dzieło przekreślić. Ale czy ta krótkość istnienia samej konstytucji przekreśla jej wagę? Zdaniem tego historyka i innych analityków, historyków, politologów w żaden sposób. Bo sam fakt, że konstytucja wywołała skrajne reakcje, z jednej strony wspomniana Katarzyna wpadła w furię, że oto Polska wybija się na niezależność, ona traci nad nią kontrolę. Podobnie zresztą zareagował minister pruski, mniej znany niż Katarzyna, ale właśnie minister spraw zagranicznych Ewald Friedrich von Herzberg dostrzegł w tej konstytucji zapowiedź uniezależniania się Polski i zagrażania jej państwu pruskiemu. Ale jednak byli tacy, którzy dostrzegli w tym taką wolnościową deklarację rządu polskiego, króla, najbardziej pochwalną wygłosił pochwałę właśnie pod jej adresem mąż stanu, bardzo wybitny brytyjski historyk Edmund Burke, który oceniał ją o wiele wyżej niż rewolucję francuską. Podsumowując, ten obrazek z historii
pozwala nam cieszyć się przeszłością, pozwala cieszyć się tym, że tutaj właśnie w Europie Środkowej pojawił się głos, który zapowiedział to, co się dzieje w XXI wieku, że Europa buduje swoją nową tożsamość wokół takich wartości właśnie jak wolność wszystkich wobec prawa, podział władzy na władzę legislacyjną, ustawodawczą i sądowniczą i ten balans między tymi trzema porządkami sprawia, że nikt nie czuje się w tak urządzonym państwie bezkarny. I to jest pewne dziedzictwo, do którego możemy z dumą sięgać.